dla mnie to było w ogóle bardzo miłe, że zostałam zaproszona tutaj przez panią Anię Augustynowicz. Praca była wymagająca, natomiast wydaje mi się, że bardzo dużą rolę tutaj spełniły dwa zespoły, zarówno z Legnicy, jak i z Opola, bo dziewczyny dały ogromne wsparcie. No i przede wszystkim również Mirek, który grał główną rolę, czyli Króla Lira. Praca przez dłuższy czas też wymagała od nas takiego zaangażowania i pochylenia się faktycznie nad tekstem i dogłębnej analizy, bo nie chcieliśmy, żeby to wyszło tak też klasycznie, jak to się gdzieś przedstawiało wielokrotnie na polskiej scenie, ale doszukiwaliśmy się też w tym tekście pewnego rodzaju archetypów, stąd też właśnie połączenie między innymi mojej postaci, właściwie dwóch w jedną, no i takich odniesień archetypicznych, mitologicznych, więc bardzo wiele rozmów na ten temat, też gdzieś obok czytania różnego rodzaju tekstów antropologicznych, które nam w tym pomogły, więc ta praca była bardzo ciekawa.